Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek króciutki, ale fajniutki. Magazynki nabity. Widzieliście już na moim kanale kilka rodzajów magazynków nabity. Od oryginalnego Bitmaga po magazynki z druku 3D, czyli Unimagi. Dziś pokażę Wam kolejna fajna propozycja. Bym powiedział nawet bardzo fajna cenowo i ogólnie bardzo dobrze jakościowo. Magazynek nabity jest to po prostu magazynek nabity produkowany przez jedną z firm, polskich firm. Magazynki zostały zakupione na Oliksie. Jeżeli ktoś będzie chciał zakupić, w opisie namiary. Nie jest oczywiście to filmik żaden sponsorowany, po prostu zobaczyłem fajne magazynki przez przypadek i postanowiłem je zakupić, bo naprawdę cenowo są naprawdę atrakcyjne. Co mnie interesowało? Wygląd, design i oczywiście najważniejsze, mocne magnesy. I tutaj okazało się, że magnesy są porównywalne do tych, co do tej pory używam w Unimagach. Magazynki prezentują się tak, zobaczcie. Mamy tutaj stop aluminium i mamy dokładnie 5 wejść na magazynki, na bity, na wiertła, na przedłużki, na cokolwiek sobie żywnie chcemy. Jeżeli chodzi o magazynki, są to magazynki uniwersalne, czyli mamy tutaj przejście na prawo i na lewo. W zestawie dostajemy komplet śrub standardowych. Tutaj niestety musiałem troszeczkę przerzucać śruby po inny gwint, więc jeżeli ktoś będzie miał problem, to po prostu musi sobie inne śruby dokupić. Naprawdę fajne, lekkie magazynki. Zobaczcie, możemy śmiało włożyć 5 bitów, czy to krótkie, czy to bity długie. Oczywiście nic nie wypada pod wpływem trząchania, telepania i tak dalej, i tak dalej. Będzie również test z kluczem udarowym, tak jak kiedyś zrobiłem porównanie oryginału kontra druk 3D. Sami widzieliście, jak to wyszło. Jeżeli nie, to zapraszam na mój kanał, obejście sobie. Tutaj naprawdę magnesy są bardzo mocne, bardzo dobrze to wszystko wykonane. Tak jak mówiłem, zobaczcie, mamy tutaj aluminium. Aluminium, które jest naprawdę bardzo fajne jakościowo. Jeżeli chodzi o wymiary tego magazynka, to mamy 61 mm długości, wysokości jakieś niecałe 19 mm, a głębokości około 10 mm. Standardowo pasują wszystkie bity typu 1/4 heksa, 6 i 3 mm. Jak widzicie, naprawdę świetnie się to prezentuje. Oczywiście możemy to założyć na wkrętarkę, zakrętarkę. Ja testuję na wkrętareczkach. Jeszcze planuję zakupić z 1 na zakrętarkę i na klucza i zobaczymy, jak to w ogóle będzie pracowało w boju. Jeżeli chodzi o wagę, odkręcimy na chwilę jednego. Zobaczymy, ile to waży, bo tak szczerze mówiąc nie ważyłem, więc sam jestem ciekaw. Już odkręcamy. Tyk, odkręciliśmy. Wyciągniemy wszystkie bity. Mamy wagę. Nasz magazynek nabity waży 28 gram, czyli naprawdę niewiele. Ale jak już odkręciłem, to zobaczcie, jak on wygląda z bliska. Tak jak mówiłem, mamy tutaj dziurkę wyfrezowaną ładnie z jednej i z drugiej strony, czyli możemy śmiało założyć na prawą i na lewą stronę, czy jesteśmy praworęczni, czy leworęczni. A w środku zobaczcie, jak mamy to ładnie wyfrezowane. Pięknie. I widać magnesiki. Naprawdę
świetna jakość. Jeżeli chodzi o kolorystykę, mamy jedną kolorystykę, mamy właśnie aluminium. Wszystkie ranty są pozaokrąglane, przełamane delikatnie, więc nie mamy tutaj tak zwanych ostrych rantów, więc nie ma co się martwić, że po prostu gdzieś zahaczymy, uderzymy, skaleczymy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie po zamontowaniu ich na wkrętarkę, oczywiście montaż jest bardzo prosty, przykręcamy śrubkę, ustawiamy to w jakiej pozycji chcemy, dokręcamy nie za mocno, nie za lekko, żeby nie przerwać gwintu, oczywiście w mocowaniu, bo to różnie bywa. I jest, voilà. I teraz możemy się cieszyć naszymi bitami. Nic nie gubimy, nic nam nie wypada i tak dalej, i tak dalej. I podczas montażu mamy bardzo fajną, szybką wymianę. Jeżeli chcemy jakiegoś innego bita, pyk, zmieniamy, tamtego odkładamy na miejsce i jest. Możemy używać to w rękawicach, nie ma problemu, nic nam tutaj nie koliduje i tym podobne. Jest to naprawdę świetny magazynek w bardzo dobrej cenie, ponieważ koszt tego magazynka to jest zaledwie 30 zł, więc to jest naprawdę niewiele. Jak za te pieniądze, naprawdę warto. Tyle, krótko i na temat. Dajcie znać w komentarzach, czy może używacie, może posiadacie. Tak jak wspomniałem, jeżeli chcecie zakupić, zapraszam, link w opisie. Myślę, że naprawdę to jest ciekawy temat i wielu z niego skorzysta. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. No,